Witam Państwa, dzień dobry, Kamil Klimczak, kolejny komentarz narodowy, kolejny w konwencji Dziennika Wojennego. Jak widzicie Państwo, nagrywam to trochę wcześniej niż zazwyczaj. Zazwyczaj staram się tak na koniec dnia, dzisiaj jeszcze przy świetle dziennym, a to z tego tytułu, że czekają na mnie kolejne obowiązki. Jest kilka wątków do poruszenia. W zasadzie może zacznę od analizy takiej bardzo pokrótce. Ja tu nie będę tak wnikał w poszczególne wątki, bo musiałbym temu osobny program poświęcić. Chwilowo nie ma na to nawet miejsca w ramówce, bo mimo wszystko chcę trochę trzymać wolnych slotów, dlatego że nie wiadomo, co się wydarzy. Dlatego że nie wiadomo, co się wydarzy, a mamy stały program, który realizować trzeba. Ban, nie ban, wojna, nie wojna, pracujemy dalej. No i dlatego, że ta sytuacja jest taka dynamiczna i trudna, to prosimy o pomoc w docieraniu dalej z tymi naszymi treściami, o lajki, subskrypcje obu kanałów, czyli Chrobry Szlak Ekstra, Chrobry Szlak, o komentarze, udostępnienia w mediach społecznościowych i również wsparcie finansowe, bo to jest bardzo ważne teraz. Teraz musimy mieć rezerwy finansowe, żeby ewentualnie no, jakoś po prostu przetrwać ten okres, ponieważ cenzura wchodzi no, w kolejną fazę. O tym za chwilę. Ale proszę Państwa, Krzysztof Bosak, antysystemowy kandydat na prezydenta, wiceprezes Ruchu Narodowego, poseł na Sejm RP, był gościem mojego kolegi redakcyjnego Piotra Korczarowskiego w emisji TV. Muszę Państwu się przyznać, bo słuchałem i na żywo, potem odsłuchałem dzisiaj jeszcze raz. I jestem głęboko zażenowany, że człowiek, z którym byłem przez parę lat w jednej formacji, potem najpierw ruchu społecznym, potem partii politycznej, może wygadywać takie bzdury. Moim skromnym zdaniem nie ma nic gorszego niż właśnie tacy ludzie, którzy mają na jakiś wpływ, ponieważ oni są radykalni. Oni są radykalni do momentu, kiedy mają na coś wpływ. Kiedy mają na coś wpływ, to już widzieliśmy przy na przykład Lex TVN, gdzie było wstrzymanie się i tak dalej, i tak dalej. Nagle dochodzi do przegrzania systemu i obawy, że to siedzenie okrakiem na barykadzie, łączenie ognia i wody narodowców i korwinistów może być trudne, dlatego najbezpieczniejsze, ale kunktatorskie jest właśnie wstrzymanie się. W wypadku wojny na Ukrainie mamy do czynienia z jeszcze innym procesem. Jest to proces po prostu, akurat ja w miarę upływu czasu muszę powiedzieć, że chyba w Konfederacji występują dwie grupy ludzi. Ludzi, którzy wpisują się w tą prowojenną, proatlantycką narrację, czyli nie chcę tego rozbierać na czynniki pierwsze, bo jaka to jest narracja, to drodzy Państwo, wystarczy sobie włączyć dowolną stację telewizyjną, czy dowolny mainstreamowy portal internetowy, żeby zobaczyć, czyli prawda, jesteśmy solidarni z Ukrainą, pomagamy uchodźcom, wszystko jest dobrze, dajmy Ukrainie broń i nałóżmy sankcje na Putina i niech się Europa zjednoczy w walce ze strasznym Putinem. Oczywiście natężenie podbijania tego bębenka jest różne, w Konfederacji trochę mniejsze, w PiSie trochę większe, ale co do meritum wszystkie te siły polityczne się zgadzają. I z Konfederacji moim zdaniem są dwie grupy ludzi. Jedni, którzy naprawdę w to wierzą i uważam, że Krzysztof Bosak należy do grupy ludzi, która naprawdę wierzy w to, co mówi. Szczerze mówiąc, w odniesieniu do przedstawiciela Ruchu Narodowego, to jest konstatacja niezwykle smutna, ponieważ należałoby jednak wymagać od członka formacji, która odwołuje się do idei narodowej, jednak bądź co bądź do myślenia realistycznego, właśnie tegoż myślenia realistycznego.
Właśnie tego myślenia realistycznego, proszę Państwa, brakuje zdecydowanie w naszej dyskusji publicznej. Chciałem powiedzieć w naszym społeczeństwie, ale przypomniałem sobie moje poprzednie wypowiedzi, byłaby to spora niekonsekwencja. Więc na chwilę się zawiesiłem, szukając słowa. Więc, szanowni Państwo, jest właśnie ten problem, że no, ci ludzie reprezentują narrację, której byśmy się po nich nie spodziewali. I jest to, tak jak jeszcze raz powtórzę, bardzo smutne, gdy na przykład Krzysztof Bosak beszta Viktora Orbana, że nie dość ochoczo uczestniczy w sankcjach nakładanych na Rosję, że nie otwiera granicy dla uchodźców szeroko. No proszę Państwa, nie dziwmy się naprawdę. Viktor Orban działa w dobrze pojętym interesie węgierskim. Obecny nasz rząd, można powiedzieć, że prowadzi politykę polską nawet nie połowicznie, w bardzo wąskim wycinku. Prowadzi politykę, po prostu realizuje politykę anglosaską głównie. Więc realizuje wytyczne z zagranicznych ośrodków sterowniczych. Krzysztof Bosak w programie w emisji TV, które Państwu tu podlinkuję w opisie, temu intensywnie zaprzeczał. Intensywnie temu zaprzeczał. No, moim zdaniem dla polityka antysystemowego, naprawdę antysystemowego, no to powinien być polityczny pogrzeb. No ale proszę Państwa, ja jestem złośliwy z natury i taki chyba już pozostanę. Obawiam się, że wszędzie, tylko niestety nie w Polsce. No kolejny kamyczek do ogródka smutnych rzeczy. Ale to, proszę Państwa, nie koniec smutnych rzeczy, bo chyba nadużywam Państwa cierpliwości już, zdaje się, patrzę na licznik, od ponad 7 minut, pastwiąc się nad Krzysztofem Bosakiem. Pewnie jeden z naszych internetowych troli powie, że znowu chory z nienawiści Klimczak atakuje Konfederację. Atakuje głównie dlatego, że po prostu na to zasłużyła, bo zawiodła pokładane w niej nadzieje. Jeśli Państwo przeczytacie nawet pod tym materiałem komentarze, to widać, że Konfederacja piłuje w sensie politycznym gałąź, na której siedzi, piłuje swój twardy elektorat. Jak to już, to nie jest wcale pierwszy raz w pogoni za tym centrum, za tym bagnem, za tymi ludźmi, którzy kierują się właśnie nie zdrową polityką realistyczną, nie myśleniem politycznym. I to też po części, proszę Państwa, nie ich wina, bo nikt ich tego nie nauczył, nikt ich nie unarodowił, bo oczywiście oni nawet mają pewne odruchy patriotyczne, szanują flagę, świętują niektóre rocznice, ale nie mają tego myślenia politycznego, tego myślenia realistycznego. No i właśnie w pogoni za tym elektoratem Konfederacja dołączyła, co półgębkiem przyznał Krzysztof Bosak, że zrobili to koniunkturalnie, do tej orkiestry proukraińskiej i prowojennej, bo to się niestety łączy, bo ja bym rozdzielał właśnie też kwestię uchodźców i pozostaje też kwestia prawdziwych uchodźców i pseudouchodźców, którzy, jak wiemy z informacji, przechodzą również przez granice. Padały nawet, docierały do mnie sugestie, żebym pojechał nad granicę i zrobił o tym reportaż, natomiast chwilowo nie mam najzwyczajniej w świecie takich możliwości ze względu na moje inne obowiązki. No to też jest znowuż kamyczek do ogródka pod tytułem kwestie finansowe. Po prostu jestem przez inne zajęcia tutaj na miejscu uwiązany. A ta działalność internetowa nie jest w stanie wypełnić po prostu tego całego czasu, który też jeśli chodzi o potrzeby po prostu materialne, bo nie zamierzam tutaj iść w ten wątek, bo znowu będzie, że żebram o kasę. No,
immanentną cechą działalności tych naszych mediów internetowych jest żebranie o kasę, bo jeśli chcemy to robić na wysokim poziomie i 24/7, to musimy mieć za co. Bardzo proste i logiczne. Wbrew temu, co twierdzą różni demaskatorzy, których się namnożyło i proszę Państwa, jest to dla mnie obrzydliwe, bo oznacza to, że już naprawdę nie potrzeba Putina, wyrżniemy się sami. Nie opłaca nas żadna obca stolica, a jeśli ktoś udowodni, że tak, to ja natychmiast zaprzestanę żebrania o kasę tu na antenie i pobiegnę do ambasady rosyjskiej, póki jeszcze jest czynna w Warszawie, żeby mi wypłacili po prostu należność. Wątek humorystyczny tu wplotłem, ponieważ już jest tak ponuro, że aż smutno to nagrywać. Natomiast jak powinna wyglądać polityka polska? I tu przejdziemy do kolejnego wątku, ale najpierw, proszę Państwa, wstawka filmowa, od której chciałbym ten kolejny wątek zacząć. Przysięgam Bogu Wszechmogącemu, w Trójcy Świętej Jedynemu i ślubuję Tobie, narodzie Polski. Przysięgam Bogu Wszechmogącemu, w Trójcy Świętej Jedynemu i ślubuję Tobie, narodzie Polski. Na urzędzie prezydenta Rzeczypospolitej, który obejmuję. Na urzędzie prezydenta Rzeczypospolitej, który obejmuję. Praw Rzeczypospolitej, a przede wszystkim ustawy konstytucyjnej przestrzegać i bronić. Praw Rzeczypospolitej, a przede wszystkim ustawy konstytucyjnej przestrzegać i bronić. Dobru powszechnemu narodu ze wszystkich sił wiernie służyć. Dobru powszechnemu narodu ze wszystkich sił wiernie służyć. Wszelkie zło i niebezpieczeństwo od państwa czujnie odwracać. Wszelkie zło i niebezpieczeństwo od państwa czujnie odwracać. Godności imienia polskiego strzec niezachwianie. Godności imienia polskiego strzec niezachwianie. Sprawiedliwość względem wszystkich bez różnicy obywateli za pierwszą sobie mieć cnotę. Sprawiedliwość względem wszystkich bez różnicy obywateli za pierwszą sobie mieć cnotę. Obowiązkom urzędu i służby poświęcać się niepodzielnie. Obowiązkom urzędu i służby poświęcać się niepodzielnie. Tak mi dopomóż Bóg i święta Jego męka. Amen. Tak mi dopomóż Bóg i święta Jego męka. Amen. No właśnie, zobaczyliście Państwo scenę z filmu Śmierć prezydenta. Przysięga Gabriela Narutowicza. Mniejsza o samą postać Narutowicza, ale właśnie ta fraza przysięgi prezydenckiej. Wszelkie zło i niebezpieczeństwo od państwa czujnie odwracać. Myślę, że to powinno być wyryte nad wejściem do naszych centralnych urzędów, nad wejściem do parlamentu, iż wielka szkoda, że nie jest. Bo otrzymaliśmy dzisiaj informację, która wyszła z profilu dowództwa, zdaje się, ukraińskiego lotnictwa, ukraińskich sił powietrznych, że będzie pomoc sprzętowa lotnicza z zagranicy, właśnie z Polski, z Bułgarii, ze Słowacji i że ci piloci ukraińscy operujący na tych samolotach, my mamy przekazać MiG-29, kilkanaście sztuk zdaje się, będą operować z polskich lotnisk, wykonując misje bojowe nad Ukrainą. Nie wiem, proszę Państwa, czy zdajecie sobie sprawę, bo do tej pory no, nawet dostawy sprzętu za tak zwany frajer, którym ja też jestem przeciwny, bo ja uważam, że powinniśmy po prostu wystawiać Ukraińcom za ten sprzęt faktury. Z długim terminem płatności, ale faktury. Jeśli taki proceder ma miejsce, to przepraszam, bo być może nie jest on ujawniany z powodów politycznych, chociaż uważam, że być może, tak jak właśnie też mówił Krzysztof Bosak, wrócę jeszcze do tego materiału, że o pewnych rzeczach to nie jest dobry czas, żeby o tym mówić. To niedobra jest. Proszę Państwa, teraz jest bardzo dobry czas, żeby mówić o różnych trudnych rzeczach w relacjach polsko-ukraińskich i żeby mówić, że wstawimy po wszystkim, jeżeli Ukraina się obroni, wystawimy rachunek.
Na tym polega polityka wielowektorowa, ale tego chyba mało kto rozumie. Do meritum. To zostało półgębkiem zdementowane przez polskie władze, tylko półgębkiem. Wcześniej przez parę godzin zdążył wisieć na stronie TVP Info taki właśnie artykuł i powisiał przez parę godzin, że właśnie tak to będzie wyglądało. Nie wiem, czy Państwo sobie zdajecie sprawę, ale to by oznaczało już jednoznaczne, to tak jakbyśmy wysłali jakiś korpus ekspedycyjny na Ukrainę. To jest przystąpienie do wojny, użyczanie swojego terytorium do walki z państwem trzecim. No i jeżeli Białoruś jest teraz obejmowana sankcjami na równi z Rosją właśnie dlatego, że użyczyła terytorium swoje do ataku na Ukrainę, co jest dosyć logiczne, że te sankcje są nakładane również na Białoruś, no to tout proportion gardé, Rosja powinna zareagować tak samo jak w stosunku do Ukrainy, również w stosunku do Polski. A to znaczy, szanowni Państwo, że będziemy mieć obrazki z Kijowa na naszych ulicach. Proszę Państwa, nie wiem jak Wy, szanowni widzowie, ale ja przynajmniej nie chcę obrazków z Kijowa. I cały czas nam się mówi, że wspieramy Ukrainę po to, żeby nie mieć tych obrazków z Kijowa na naszych ulicach. Tymczasem takie rzeczy, takie chlapnięcia. A jak powiedział książę Gorczakow, ja nie wierzę w informacje niezdementowane. Wielki, wybitny rosyjski minister spraw zagranicznych. Czy wielki to nie, ale wybitny, wybitny na pewno dla w skuteczności swojej, jeśli chodzi o politykę rosyjską. Więc no, takie mamy tutaj, zamiast odwracania tego niebezpieczeństwa, mamy pchanie nas pod ciężarówkę z gruzem. Proszę Państwa, nie przypuszczałem, że to powiem, ale abstrahując od wszystkich innych wątków działalności Wojciecha Olszańskiego, widzę, że na emisji wykresy oglądalności jego pierwszego materiału to jest w zasadzie prawie że pionowa linia do góry. I muszę powiedzieć, ten materiał pod tytułem Amerykanie chcą walczyć z Rosją w Polsce. No, że to się realizuje na naszych oczach. To jest straszne, że polskie władze... I są jeszcze mikrocefale, poliniacy. I będę ich tak konsekwentnie nazywał. Bo, proszę Państwa, można w porywie serca tam nie wiedzieć czegoś, można czegoś nie rozumieć tych meandrów polityki, historii, nawet tego kontekstu okrzyku sława Ukrainii, to trochę wychodzi na to, że nasza praca wieloletnia, również środowisk kresowych, narodowych, to jak krew w piach, ale można to zrozumieć i wybaczyć, że to są ludzie ogłupieni. Ale jeżeli ktoś chce, żebyśmy powtórzyli rok 39 i wbicie się 35-milionowym państwem w jedną z największych potęg wojskowych świata i popełnienie jakiegoś zbiorowego samobójstwa, w każdym razie no, wystawienie na zagładę naszej państwowości, naszego narodu, to ten człowiek, proszę Państwa, jest przestępcą. Dla mnie to jest po prostu człowiek, który nawołuje do masowej hekatomby. To już nie jest głupiec, to nie jest człowiek nierozważny, to jest potencjalny zbrodniarz. I proszę Państwa, tak by należało tych ludzi traktować, którzy nawołują do tego, żebyśmy się otwarcie zaangażowali po stronie Ukrainy. Proszę Państwa, ja się nie boję, a tak myślę, że tak samo nie bał się o siebie Stanisław Cat-Mackiewicz, nie bał się o siebie Władysław Studnicki przed rokiem 39. Oni bali się o to, co się stanie z Polską i oni niestety mieli rację, a też byli w mniejszości. Przypomnę, że Cat-Mackiewicz trafił do Berezy Kartuskiej za właśnie krytykę władz sanacyjnych i ich polityki, która doprowadziła w konsekwencji do zniszczenia państwowości polskiej w roku 39. Szanowni Państwo, jeśli trzeba będzie podążyć drogą
cata Mackiewicza, to trudno. Ale no, tu nas osądzi historia, ale jest straszne, że my powtarzamy te same błędy i nic a nic się nie uczymy. Niestety mamy pewnego rodzaju już kompletny obłęd, zarówno u polityków, jak i w społeczeństwie. Jest to coś strasznego. Tutaj ja może na zakończenie zacytuję tylko generała Kazimierza Sosnkowskiego. Jeżeli nie będziemy mieli pomocy z Departamentu Opatrzności Boskiej, to będziemy w naprawdę ciężkiej sytuacji. Nie pamiętam, czy tak generał dokładnie powiedział, no ale sens jest jasny. Tu już chyba tylko jakaś interwencja boska jest w stanie nas zawrócić spod tego pędzenia pod tą ciężarówkę z gruzem, na której jest namalowana rosyjska flaga. Bo to jest właśnie ta polityka. O, znalazłem ten cytat, że jeśli nie otrzymamy pomocy z Departamentu Opatrzności Boskiej, to spotka nas straszliwa katastrofa. No i na drodze do tej straszliwej katastrofy jesteśmy. Proszę Państwa, wojna polsko-rosyjska dzisiaj. Gdzie widzimy, że państwa zachodnie względem Ukrainy, mimo wcześniejszych zapowiedzi, chociażby na przykład ze strony brytyjskiej, nie kwapią się do wysyłania swoich wojsk na Ukrainę. Ja uważam, że też nie będą się kwapić szczególnie do wysyłania wojsk na terytorium Polski. Więcej, myślę, że ewakuują się za 5-12, tak jak to zrobili w odniesieniu do Ukrainy. Ja mam nadzieję, że te działania wojenne na Ukrainie skończą się jak najszybciej. I szczerze mówiąc, nawet mniejsza o ich wynik, bo trudno tu przewidywać, opcji jest bardzo wiele, jak to się zakończy, ale każda godzina trwania wojny na wschodzie to jest kolejna godzina, w której nasi politycy mogą podjąć straszliwie głupią decyzję, nad którą jeszcze zapłaczemy. A zatem z tym Państwa zostawiam i jeżeli słuchają mnie ludzie, którzy piastują lub będą piastować jakiekolwiek funkcje publiczne z wyboru, niech zapamiętają sobie ten urywek. Wszelkie zło i niebezpieczeństwo od Państwa czujnie odwracać. I to mi głównie przyświeca w tym, co robię i to dedykuję też tym wszystkim, którzy ogłupieni lub wierzący w te brednie nazywają mnie i wielu szlachetnych i myślących po polsku ludzi ruską agenturą. Dziękuję za uwagę. Proszę jeszcze raz lajki, udostępnienia, komentarze, subskrypcje obu kanałów, wsparcie finansowe. To naprawdę teraz jest ważne, żebyśmy tam, gdzie możemy, jeszcze na odcinku informacyjnym, póki nas nie zablokują, tak jak to zrobiono chociażby z Myślą Polską czy innymi serwisami, o czym powie również dzisiaj na kanale w rozmowie ze mną kolega Przemysław Piasta, żebyśmy mogli walczyć na tym odcinku informacyjnym. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Czołem Wielkiej Polsce.